No, myślę, że mnie dobrze słychać i dobrze widać, więc możemy sobie wrócić do tematów związanych z mormonami. No, takie bardzo podstawowe pytanie, czy Joseph Smith jest w ogóle twoim prorokiem? W styczniu 2021 roku pojawił się taki globalny magazyn wydawany dla młodzieży przez Kościół Jezusa Świętych w Dniach Ostatnich. Celem tego magazynu było wzmocnienie młodzieży i utwierdzenie w wierze osób, które mają tak między 11 a 18 lat. No, jednym z aspektów tej publikacji było dostarczenie dodatkowych treści, które uzupełniają wspierane przez Kościół takie skoncentrowane na domu nauki, które nazywają się Przyjdź i naśladuj mnie. To jest taki kościelny program studiów. Styczniowe wydanie tego magazynu z 2021 roku zawiera taki artykuł, który jest zatytułowany Joseph Smith, mój prorok. Autorem tego tekstu jest niejaki David Edwards i on wyjaśnia, dlaczego wierzy, że Joseph Smith był zarówno wielkim, jak i prawdziwym prorokiem oraz dlaczego inni również mogą nawiązywać z nim taką właśnie więź. Autor tam mówił o takich trzech cechach Josepha Smitha, według których wpłynęły one na zdolności do dawania takiego odważnego świadectwa. Między innymi twierdził Edwards, że Joseph Smith odważył się głosić to, co widział albo wiedział, że był w stanie jasno wyjaśnić rzeczy, których nauczył się dzięki objawieniu. No i przede wszystkim, że miał niespotykany charakter, wspaniały, dobry charakter i wspaniałą osobowość. No więc ja bym chciał się tak przyjrzeć tym dwóm pierwszym cechom z tej listy pana Edwardsa, które mają taki związek z naukami Josepha Smitha, w przeciwieństwie do tego ostatniego punktu dotyczącego charakteru Josepha Smitha. Artykuł w ogóle zawiera pięć takich cytowanych przykładów wskazań nauczania Josepha Smitha, które wspierają twierdzenie o śmiałości, o jasnych, zrozumiałych instrukcjach. Z zainteresowaniem też odkryłem, że z pięciu podanych przykładów przez Edwardsa, cztery z nich pochodzą w ogóle z przemówienia Josepha Smitha, czyli z takiego dyskursu o królu Folecie, a jeden, ten piąty, jest cytowany z wersetu Nauki Przymierzy, 93 rozdział, 29 werset i jest doktryną nauczaną również w tym dyskursie. No więc w pierwszym punkcie nauczania związanego z odwagą, no pan Edwards pisze, że chociaż większość ludzi w świecie chrześcijańskim wierzyła, że człowiek został stworzony przez Boga z niczego, Joseph Smith z ufnością nauczał czegoś innego. No, Joseph Smith nauczał, dusza, umysł człowieka, nieśmiertelny duch, skąd się wziął? Wszyscy uczeni i doktorzy teologii mówią, że Bóg stworzył ją na początku, ale tak nie jest. Sama idea umniejsza człowieka w mojej ocenie. Nie wierzę w doktrynę, ja wiem lepiej. Tak między innymi możemy przeczytać w Naukach Prezydentów Joseph Smith na stronie przykładowo 209. Jeśli ktoś by tam sobie zajrzał, to też jest taki fragment z przemówienia z tego dyskursu króla Folletta. Joseph nie tylko nauczał czegoś innego o pochodzeniu ludzkości, ale także czegoś zupełnie innego o pochodzeniu samego Boga, bo na początku tego dyskursu o królu Folecie Joseph powiedział, że zamierza udowodnić, że świat się myli, pokazując, kim jest Bóg. Tak więc wspomniany przeze mnie Edwards zauważał, że Joseph Smith poznał wiele prawd o naturze Boga, o naturze wiecznego Ojca. W swoich naukach wyjaśniał znaczenie tych właśnie prawd. Trzy takie cytaty, które właśnie z tego dyskursu o królu Folecie możemy znaleźć, to przykładowo: jeśli ludzie nie rozumieją charakteru Boga, nie pojmują samych siebie. Albo sam Bóg był kiedyś taki, jakimi my jesteśmy teraz i jest wywyższonym człowiekiem. Czy w końcu trzeci cytat, który nauczał Joseph Smith: sam Bóg, dowiedziawszy się, że jest pośród duchów ich chwały, ponieważ był bardziej inteligentny, uznał za stosowne ustanowienie praw, dzięki którym reszta mogłaby dostąpić przywileju rozwijania się tak samo jak on. To wszystko możemy znaleźć w naukach prezydentów Kościoła Joseph Smith. Więc pan Edwards podsumował to w ten sposób, te trzy cytaty, że Smith wyraził tutaj coś, co ma fundamentalne znaczenie dla planu Ojca Niebieskiego, czyli Ojciec Niebieski chce, abyśmy stali się tacy jak on. Na początku oczywiście tej części tego artykułu zauważyć można, że Joseph Smith poznał wiele prawd o naturze Boga, wiecznego Ojca, a kończy się to w ogóle sformułowaniem,
tej mormońskiej doktryny, że Bóg chce, aby ludzie również stali się bogami, takimi samymi jak on. No jest to w zasadzie inny sposób wyrażania takiego doktrynalnego dwuwiersza, które kiedyś powiedział Lorenzo Snow, że jakim człowiek jest, Bóg kiedyś był, a jakim Bóg jest, człowiek kiedyś będzie. Jest to taka standardowa doktryna świętych dniach ostatnich, chociaż nauczanie zawarte w pierwszej połowie tego dwuwiersza jest czasami bagatelizowane przez mormonów. W 1997 roku ówczesny prezydent kościoła Gordon Hinckley wywołał takie poruszenie, kiedy dwukrotnie zdystansował się Kościół Świętych Dniach Ostatnich do tej doktryny. No, po raz pierwszy miało to miejsce w wywiadzie z pisarzem religijnym Dontem Latinem dla San Francisco Chronicle. Don Latin pisał coś takiego: istnieją pewne znaczące różnice w twoich przekonaniach. Na przykład, czy Mormoni nie wierzą, że Bóg był kiedyś człowiekiem? No i Gordon Hinckley wtedy mu odpowiedział: nie powiedziałbym tego. Był taki mały dwuwiersz, jakim jest człowiek Bóg kiedyś był, jakim jest Bóg człowiek może stać się kiedyś. To bardziej dwuwiersz niż cokolwiek innego. To prowadzi do dość głębokiej teologii, o której nie wiemy zbyt wiele. Jak ktoś jest zainteresowany, polecam, żeby zajrzał do San Francisco Chronicle z 13 kwietnia 1997 roku. Tam to znajdzie. Drugi raz oczywiście Gordon Hinckley się zdystansował 4 miesiące później. To był taki wywiad w związku z artykułem w magazynie Time. I tam możemy przeczytać coś takiego. Na pytanie, czy jego kościół nadal utrzymuje, że Bóg Ojciec był kiedyś mężczyzną, prezydent Hinckley, oj, chwileczkę, prezydent Hinckley, odpowiedział: nie wiem, czy tego nauczamy, nie wiem, czy to podkreślamy, rozumiem filozoficznie tło, ale nie wiemy o tym zbyt wiele i nie sądzę, aby inni wiedzieli o tym zbyt wiele. Jak ktoś będzie zainteresowany, polecam, żeby zajrzał do artykułu Davida Van Bima w kingdom.com z 4 sierpnia 1997 roku. No oczywiście niezależnie od tej sytuacji z 1997 roku wiemy, że teraz w 2023 roku zgodnie z artykułem z tego 21 roku, który miał wzmocnić tą młodzież, naucza się, że Bóg mormonizmu, ojciec przedwieczny, był kiedyś człowiekiem takim jak my. No i prezydent Hinckley powiedział, że Kościół nie wie o tym zbyt wiele, o tej głębokiej teologii, o tej doktrynie. No, pozostaje pytanie, czy teraz wie coś więcej, skoro tak odważnie się na ten temat wypowiada. No, ale spójrzmy sobie jednak na to, co pan Edwards nazwał takimi prostymi naukami Josepha Smitha na przykładzie dyskursu króla Folletta. No, między innymi, niby te proste nauki to jest biblijne nauczanie, że Bóg był Bogiem wieczności, jest błędne, bo twierdził Joseph Smith, że Bóg nie był Bogiem wieczności, że Bóg nie zawsze był Bogiem, ale stał się Bogiem, tak twierdził Joseph Smith, że Bóg Ojciec był kiedyś człowiekiem takim jak my, że Bóg Ojciec żył kiedyś na ziemi tak samo jak Jezus Chrystus, że Bóg Ojciec oddał swoje życie, przejął je ponownie tak samo jak Jezus Chrystus później, że Bóg Ojciec swojego Boga, że Bóg Ojciec, podobnie jak wszyscy inni bogowie, nauczył się, jak być Bogiem poprzez postęp od jednego małego stopnia aż do drugiego, czyli step by step, że Bóg Ojciec wypracował swoje królestwo z bojaźnią i drżeniem. No to wszystko to są nauki Josepha Smitha. Wątpię, żeby jakikolwiek kościół chrześcijański się pod takimi bzdurami, bredniami podpisał, więc no śmieszne jest to, że mormoni twierdzą permanentnie, że są chrześcijanami, a tak naprawdę ich nie obchodzi, kto oprócz nich jest chrześcijanami. Oni są prawdziwymi chrześcijanami. Jak to powiedział jeden z ich prezydentów, oni są tymi właśnie nowymi chrześcijanami. A my wszyscy chrześcijanie to jesteśmy jacyś tam starymi, archaicznymi, zacofanymi chrześcijanami. To jest takie bardzo, bardzo ciekawe. No, Joseph Smith w ogóle dostarczył sporo takich informacji na temat natury Boga, wiecznego Ojca, w odniesieniu do czasu, co się działo z Bogiem, zanim stał się Bogiem. Wszystkie informacje, które w ogóle dostarczył, odróżniają mormonizm w ogóle od biblijnego chrześcijaństwa, ponieważ Bóg objawił się zupełnie inaczej w Biblii niż w tym, co twierdził Joseph Smith, bo przykładowo w Biblii jest jasno napisane, że Bóg jest Bogiem wieczności. Przykładowo Psalm 90, werset 2. Dlatego też nie było nigdy czasu, kiedy nie było Boga. To jest
sprzeczne z nauczaniem w ogóle mormońskim. Bóg, który objawia się w Biblii, jest jedynym prawdziwym Bogiem. Nie ma innego prawdziwego Boga. Tak mówi przynajmniej Księga Izajasza, 43 rozdział, 10-11, że Bóg jest pierwszy, jest ostatni. Izajasz 44, werset 6, że On jest wszechmocny, podtrzymujący, On jednoczy ten świat wszechmocą. List do Kolosan, 1, 16, 17. No, że jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, mówi list do Efezjan 4, 6. Takich cytatów można by tak naprawdę mnożyć. Nie zmienia to w postaci rzeczy, że Joseph Smith był naprawdę odważny, kiedy zaprzeczał samoobjawianiu się tego wielkiego Boga, kiedy ośmielił się obalić to, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg siebie sam nazywa wszechmogącym, że Biblia nazywa tego proroka takim złym. Bóg mówi, że mamy odrzucić tak zwanego proroka, który głosi innego Boga, że mamy się mocno trzymać jedynego i prawdziwego Boga. Tak mówi Księga Powtórzonego Prawa 13:1-5. Czy Joseph Smith jest moim prorokiem? Nie. Joseph Smith nie jest moim prorokiem i nigdy nie będzie, bo prawdziwe proroctwa są w Biblii, a tak naprawdę jest to ostro oddalone. Nauka mormonów nie trzyma się ni kupy, ni dupy i nie ma nic wspólnego z Biblią. Zresztą, jak ktoś ma wątpliwości, polecam tą playlistę Mormoni, żeby tam sobie zajrzał, żeby bez najmniejszego problemu pogrzebał. Kupę filmów znajdzie na ten temat i kupę informacji, bo jest to jedyny kanał, moi drodzy, który pokazuje przede wszystkim kwestię mormonizmu. Nie znajdziecie innego kanału polskojęzycznego, który tyle informacji Wam dostarczy o mormonizmie, dlatego polecam, żeby zalajkować ten kanał. Polecam ci wszyscy, mogłem to powiedzieć w ogóle na początku, no ale no, trudno, doszliśmy do tego punktu, zapomniałem, więc mówię teraz, żeby zalajkować, zasubskrybować. Może jestem niekonwencjonalny, nie startuję od razu na wstępie. Dzień dobry, zasubskrybujcie, zalajkujcie. Bardziej chciałem przekazać to, co miałem do powiedzenia, niż po prostu coś innego. W związku z tym będę wdzięczny za wszelkie komentarze, które pojawią się tutaj również. Serdecznie polecam. I polecam również, żeby Mormoni się na ten temat wypowiadali pod tymi filmami mormońskimi, bo jakoś filmów jest ponad 100, a ani jednego komentarza. No, tam kiedyś ktoś tam się wypowiadał, ale Mormoni nie chcą w merytoryczne dyskusje startować. Nie wiem dlaczego. Dzięki za czas poświęcony. Pozdrawiam.